Firma będąca sygnatariuszem kodeksu dobrych praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przekręciła Polaków na 3 miliardy złotych. Obecnie nakładane kary na członków zarządu GetBack są tak naprawdę musztardą po obiedzie, ale może zadziałają odstraszająco. Ewentualnie warto zadać sobie pytania o powiązania biznesowe osób, które były powiązane z KNF, a obecnie robią to, co robią. Zachęcam do wejścia na społeczność kanału. Witam serdecznie. GetBack, KNF, kary i walenie członków, znaczy uwalenie członków. Piątunio, drodzy Państwo, tak więc dzisiaj lekko, łatwo i przyjemnie. Tradycyjnie, jeżeli materiały na kanale sprawiają Wam przyjemność, to proszę o subskrypcję, obejrzenie od czasu do czasu reklamy. Kwestie związane z prawem, jego wykładnią, to chociażby ostatni odcinek, ale takie rzeczy zostawiamy na wtorek. Przechodzimy zatem do tematu. W aferze z udziałem wrocławskiej firmy GetBack kilkanaście tysięcy osób utopiło w sumie prawie 3 miliardy złotych. Od kilku lat sprawa ma swój bieg w sądzie. Niektórzy siedzą, ale ciągle nie została do końca rozliczona. I poszkodowani z jednej strony czekają na swoje pieniądze. Pytanie, na ile będzie poszkodowany Skarb Państwa. Jak wygląda kwestia nieudolności naszych organów, bo w niektórych wypadkach tak to należałoby otwarcie nazwać, czy ocenić, ale to jest moja prywatna ocena. To Państwo znajdziecie w mediach, a tymczasem wreszcie osoby, które są za to odpowiedzialne, będą musiały sięgać do własnych pieniędzy i zobaczymy, jak to wygląda. Tym razem zapraszam na stronę Komisji Nadzoru Finansowego, komunikat KNF-u dotyczący wydania decyzji w sprawie pana Konrada Konkolewskiego, byłego prezesa zarządu GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie, obecnie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie. No i tak, Komisja Nadzoru Finansowego wydała 3 września 2021 roku decyzję nakładającą na Konrada Konkolewskiego, pełniącego od 14 marca 2012 roku do 16 kwietnia 2018 roku funkcję prezesa zarządu GetBack S.A. karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, zwracam uwagę, że część przywołanych dzisiaj decyzji KNF-u są to decyzje, które jeszcze nie są prawomocne, bo od nich można się odwołać. Jeżeli będzie Państwa interesowała kwestia instancyjności, właśnie prawomocności decyzji wyroków, to proszę pisać w komentarzach, zrobimy o tym odcinek. W każdym razie, pan Konkolewski dostał karę za naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę w zakresie sporządzania średniorocznych raportów okresowych za 2017 rok. Ładnych parę lat temu, prawda? Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną jest konsekwencją wydania 17 grudnia 2019 roku decyzji, która otwiera tak naprawdę, byśmy powiedzieli, nową kartę w sprawie GetBacku, a tam zostało nałożone 500 000 złotych, czyli 500 tysięcy, w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów okresowych. Mnie tak naprawdę ciekawi, kto kiedy będzie karany za ewentualne przestępstwa, oprócz tych przestępstw informacyjnych, prawda? Czy byśmy powiedzieli może naruszeń przepisów w zakresie informacji. W każdym razie pan Konrad Konkolewski, jako prezes zarządu GetBack S.A., posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez spółkę, sposobów jej finansowania, skali prowadzonej emisji obligacji, a także kondycji finansowej spółki. Tym samym posiadał pełną wiedzę na temat nieprawidłowości w rachunkowościach spółki oraz w wynikach finansowych. Mało tego, wygląda na to, że co innego było przedstawiane inwestorom, co innego było w rzeczywistości. Czyli byśmy tak elegancko powiedzieli, że dokumentacja nie odzwierciedlała faktycznej sytuacji, w jakiej znajdowała się spółka. No i pan Konrad Konkolewski
informował pozostałych członków zarządu o utracie płynności i konieczności ratowania sytuacji finansowej spółki w pierwszej połowie 2017 roku. Był on zatem w pełni świadomy złej sytuacji spółki. Ja pomijam sytuację, kiedy były i na kanale Teraz ja mówię, czy akcja windykacja jest masę telefonów. No, w tym wypadku myślę, że zasadne by już było powiedziane od oszustów, którzy usiłowali ściągać długi, prawda? Jakżeż to etycznie pięknie brzmi. Natomiast, co się okazało? No, pan prezes akceptował sprawozdania finansowe prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z prowadzonej przez nich działalności. Mogli się przeliczyć na tym, że się okazało, że ludzie są coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę z tego, że należy spłacać tylko i wyłącznie zobowiązania, które są zasadne. A z tym, widać, musiało być różnie. W każdym razie, działania pana Konrada Kąkolewskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z byciem prezesem, członkiem zarządu spółki, oceniać należy jako nieakceptowalne, co z uwagi na negatywny wpływ na rynek finansowy spotkało się z reakcją organu nadzorczego, jak pisze komisja. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego. No to też coś nowego, bo do tej pory myślę, że za 3 miliardy to kupię sobie transporter piwa. Nieważne jakiej marki, bo sponsor się nie znalazł, prawda? Tak więc ja tu może trochę śmieszkuję, natomiast drodzy Państwo, problem polega na tym, że jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ma działać za każdym razem po czasie, nie pojawiały się żadne ostrzeżenia, to rzeczywiście ja panu Patkowskiemu podsunę pomysł, bo finanse publiczne trzeba ratować, to skoro rzecznik finansowy już jest niezagrożony i oby tak zostało, to może jednak można zaoszczędzić na Komisji Nadzoru Finansowego, bo może jednak jest zbędna. W świetle przynajmniej tego, na co zwraca uwagę materiał zamieszczony na społeczności kanału. Tak więc komisja twierdzi, że kara nakładana powinna mieć charakter adekwatny do stwierdzonych naruszeń. No w tym wypadku umówmy się, że jest adekwatna. Może nieadekwatna do skali szkód wyrządzonych przez GetBack. Natomiast ustawowo jest bliska górnej granicy. W każdym razie w przypadku wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej jego członkowie odpowiadają solidarnie za zarządzanie spółką, o ile statut nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności danego członka zarządu poprzez przypisanie poszczególnych kategorii czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki. W każdym razie statut GetBacka nie przewidywał ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu. W związku z powyższym, że te osoby sprawowały funkcję, no i znowu tego no, członka zarządu, na panie Konradzie Kąkolewskim spoczywał m.in. obowiązek dochowania przez spółkę terminów opublikowania raportów okresowych. No i z tego też względu ponosi odpowiedzialność za wskazane naruszenia. Tak czy inaczej, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych oraz nadzorowanych instytucji finansowych powinni być świadomi rangi i odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz powinni być świadomi nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa przez spółkę. No z tym ostatnim to się uśmiecham, bo to jest element taki, że zdaje się, patrząc na działania spółek Skarbu Państwa i jak często mamy wrażenie, i oby to było tylko wrażenie, że prezesem zostaje osoba po to, żeby mieć rewelacyjny samochód, czy byśmy powiedzieli furę, skórę i komórę, prawda? A reszta, tak jak widać na tym przykładzie, nie no, obowiązki to już za dużo, no wystarczy, że prezes powinien świecić gębą, prawda? I tak dobrze, że nie gołą dupą, no ale to już jest inna sprawa. Tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, w tym wypadku maksymalna kara to był 1 000 000 zł, więc efekt jest taki, że można powiedzieć, że tu w tym akurat wypadku to nie jest kwestia, kiedy wydaje się decyzję, czy no, na przykład wyrok sądowy, który jest rażąco, czy ta kara jest na poziomie na przykład taka jak myśliwy za pomylenie człowieka z dzikiem dostaje 3 lata, znaczy przepraszam, dostaje rok odsiadki w zawieszeniu na 3 lata, prawda? No to tu przynajmniej już takich jaj nie ma. W każdym razie, drodzy Państwo,
Nie była to jedyna osoba ukarana przez KNF, bo przelecimy sobie przez GetBacka w całości. W jakiejś przynajmniej części. Czyli dalej, wszystkie materiały pochodzą ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. I tak, 16 lipca 2021 roku KNF wydała decyzję nakładającą na pana Pawła Trybuchowskiego, pełniącego w okresie od 19 kwietnia 2012 do 1 grudnia 2017 funkcję członka zarządu GetBack S.A., karę pieniężną w wysokości skromnych 850 tysięcy złotych. Ponadto pan Paweł Trybuchowski był według KNF-u świadomy generalnie złej sytuacji spółki. Mimo to akceptował przedkładane jej sprawozdania finansowe prezentujące wysokie zyski i przychody z działalności spółki. Zatwierdzał sprawozdania finansowe spółki co do rzetelności, których zgodnie z jego wiedzą, no tak delikatnie mówiąc, powinien mieć zastrzeżenia. Ale patrząc się na całą tę sytuację, myślę, że raczej chyba mu nie będzie brakowało, żeby wziąć i zapłacić. W każdym razie, drodzy Państwo, kolejna osoba to jest 16 lipca 2021 roku i decyzja nakładająca na pana Marka Patulę, pełniącego w okresie od 2 grudnia 2016 do 16 kwietnia 2018 funkcję członka zarządu w GetBack w S.A., karę pieniężną w skromnej wysokości 550 tysięcy złotych. Idziemy dalej, drodzy Państwo. No bo jak równouprawnienie, to kobiety też się muszą pojawić, prawda? No i tak, 16 grudnia 2020 roku KNF wydała decyzję nakładającą na Bożenę Solską, pełniącą w okresie od 30 grudnia 2016 do 27 czerwca 2018 funkcję członka zarządu GetBack S.A., spółka emitent, byśmy powiedzieli, karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych. Ja oczywiście stale przypominam, że większość z tych decyzji jest nieprawomocna. Natomiast miejmy nadzieję, że utrzymają się. W każdym razie, drodzy Państwo, idziemy dalej, żeby to dobić do tego do tego parytetu, jak to się mówi, równości kobiet, prawda? No to 16 grudnia 2020 pani Anna Paczuska, pełniąca funkcję w okresie od 1 sierpnia 2016 do 16 kwietnia 2018, też właśnie członka, czyli kobieta może być jednak członkiem, prawda? Karę w wysokości 800 tysięcy złotych. Tak na marginesie teraz mi przyszło do głowy, że to tak dalej gdzieś tam człowiek ma twórczość Markusa Marcinkiewicza, też z branży windykacyjnej, kiedy cytował zwrot, że no nie można być całe życie chujem. Zgadza się, ale jakoś do tego członka zarządu to... A to już Państwu zostawię. W każdym razie przejdźmy znowu do facetów. 16 grudnia 2020 pan Mariusz Brysik pełnił funkcję od 23 czerwca 2016 do 27 sierpnia 2018. Oczywiście funkcję członka znowu pełnił w firmie GetBack. I kara 750 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, ale okazuje się, że nie tylko zarząd ponosi odpowiedzialność, bo w pewnym zakresie do tej odpowiedzialności można pociągnąć członków Rady Nadzorczej. I to jest sytuacja taka, że to jest tak specyficzny organ, który w spółce powinien jednak w jakimś zakresie kontrolować zarząd. To, że nie reprezentuje tej spółki, to jest jedno. Ale okazuje się, że odpowiedzialność też ponosi. I tu, aby się już nie wdawać w zbędne szczegóły, wygląda to w ten sposób. Pani Alicja Kornasiewicz, 75 tysięcy złotych kary. Jarosław Śliwa, 65 tysięcy złotych kary, przy czym pan Jarek się odwołał, to zresztą nie on jedyny, tylko zwracam uwagę na to, że mówimy o nieprawomocnych decyzjach. Jeżeli chodzi o takiego pana, którego nazwisko wyświetlam z tyłu, bo trudno go nawet wymówić, przynajmniej jeżeli chodzi, nie jest widać po nazwisku Polakiem, chociaż to ma mniejsze znaczenie, 80 tysięcy złotych. Pan Wojciech Łukawski, 80 tysięcy, pan Rafał Morlaka, kara pieniężna 70 tysięcy
i pan Kenneth Maynard kara 75 tysięcy. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi o decyzje nakładające na członka zarządu jeszcze karę, to pan Kenneth otrzymał również 20 tysięcy złotych, no bo efekt był taki, że był tam na tyle krótko w zarządzie. I brnąc dalej w ten temat, wydanie decyzji, która nałożyła karę pieniężną na członków Rady Nadzorczej i członka zarządu, jest konsekwencją decyzji z 17 grudnia 2019 roku o nałożeniu kary 500 000 złotych na GetBack. To przypominam, bo to otworzyło właśnie możliwość, aby te kary wziąć i ponakładać bezpośrednio na osoby fizyczne, które w jakimś zakresie były odpowiedzialne za cały ten burdel, który się pojawił w związku z tą aferą. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o członków Rady Nadzorczej, trudno, aby Państwu przywoływać dokładne terminy, od kiedy do kiedy byli. W każdym razie sposób wykonywania nadzoru nad GetBack przez ukaranych członków Rady Nadzorczej był następczy i nieskuteczny. No, fajnie to brzmi. Tylko warto sobie zadać pytanie, czy aby przypadkiem sposób działania KNF-u nie jest dokładnie taki sam. Czyli następczy i nieskuteczny, no bo nałożenie kary słusznej, w wysokości słusznej, ale dopiero kiedy zaczyna się rozgrywać afera, jednak bym oczekiwał od organów państwa pewnego rodzaju prewencji. W każdym razie członkowie rady nie interesowali się ani zagadnieniami prezentowanymi przez zarząd spółki, zawierzając zarządowi spółki, że dane przez niego prezentowane są prawdziwe. No, czyli oni też, można powiedzieć, tak po chrześcijańsku wierzyli. Czyli członkowie organu nadzorczego przyjmowali, że przedstawiane przez zarząd ponadprzeciętne wyniki osiągane przez spółkę są zgodne ze stanem faktycznym. Po prostu wierzyli w bajki. Nie weryfikowali, czy wynikają one z sytuacji faktycznych, czy jedynie z zabiegów rachunkowych, ani nie byli wnikliwi w stosunku do przedstawianych danych i nie wykonywali prawidłowo swoich ustawowych kompetencji. Powiem więcej. Płacą tę karę za to, że nie oglądali kanału Teraz Ja Mówię, ani Akcja Windykacja, bo skoro pracownicy windykujący w imieniu GetBack byli tak często gośćmi na kanale, to oznacza, że musieli nie oglądać tych jakże cennych odcinków, aby wyciągnąć właściwe wnioski. A tymczasem członkowie Rady Nadzorczej są przecież zobowiązani do realizacji swoich zadań z zachowaniem należytej staranności, niezależnie od profilu prowadzonej działalności publicznej. I tą należytą starannością powinna być sytuacja, w której jednak w takim razie ich obowiązkiem było korzystanie z cytowanych wcześniej przeze mnie kanałów. I to, że komisja nie przypisuje członkom Rady Nadzorczej GetBack bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń przez spółkę, no bo to przecież zarząd ją reprezentuje, to odpowiedzialność, jaka ciąży na członkach Rady Nadzorczej spółki, dotyczy zaniechań w zakresie nadzoru nad ją działalnością. Czyli ci członkowie Rady Nadzorczej nie robili nic, co mogło przyczynić się do prawidłowego działania spółki, a przynajmniej do wykrycia tych nieprawidłowości w sprawozdaniach. I wszystkie te okoliczności świadczą o tym, że członkowie Rady Nadzorczej spółki nie zapewnili stałego i odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności spółki. A ja zapytam inaczej, a może mieli nad sobą taki parasol ochronny, że uśpiło to ich czujność i stwierdzili, że są zbyt duzi, aby ponosić odpowiedzialność. Bo to, że Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem spółki akcyjnej sprawującym stały nadzór nad wszystkimi działaniami, to zakres kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą obejmuje wszystkie czynności, które wpływają na sytuację spółki akcyjnej. A zatem no nie można dopuścić, i to też cytuję KNF, aby taki nadzór miał charakter wybiórczy. Na Radzie Nadzorczej spoczywa również obowiązek podejmowania działań niezbędnych
do tego, aby usunąć nieprawidłowości wykryte podczas bieżących kontroli. Ma ona przecież stale monitorować funkcjonowanie w tym wypadku emitenta obligacji i w szczególności patrzeć na ręce zarządowi. To Rada Nadzorcza powinna dostosować zakres i sposób sprawowania nadzoru do charakteru działalności prowadzonego przez spółkę publiczną. Powinna też uwzględnić wynikający z tej działalności poziom ryzyka. Im bardziej działalność spółki jest złożona lub istnieją w niej obszary generujące wysoki poziom ryzyka, tym ta wnikliwość nadzoru powinna być odpowiednio większa. I to Rada Nadzorcza powinna wykazać się należytą starannością w wykonywaniu spoczywających na jej obowiązkach. Czyli dalej mówię, no kuźwa nie oglądali kanału, teraz ja mówię. Tak więc zdaniem KNF-u postępowanie członków Rady Nadzorczej GetBack ocenić należy jako nieakceptowalne i to z uwagi na negatywny wpływ na rynek finansowy i musiało się to spotkać z reakcją organu nadzoru. Stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerszej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez spółkę. Dlatego też komisja zdecydowała o nałożeniu kar na członków Rady Nadzorczej w granicach od 65 do 80% maksymalnego zagrożenia. I drodzy Państwo, efekt jest taki, że w przypadku wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej jego członkowie odpowiadają solidarnie, tak powiedziałem, ale po drugiej stronie, jeżeli organ próbuje w tej chwili za wszelką cenę, z jednej strony każąc i słusznie każąc, ale wybielić siebie, ukryć swoją wcześniejszą, być może niekompetencję, a jeżeli działali w 100% zgodnie z prawem, to oznacza, że nikomu nie zależało na tym, aby zwrócić uwagę na nieprawidłowości tego prawa naszemu ustawodawcy, czyli mamy tych 40-60 znowu członków parlamentu i pytanie, kto z nich w takim razie roztaczał parasol ochronny. Albo dla kogo pracują, bo raczej wtedy nie. Osoby za to odpowiedzialne, a nie wiem które, jednak nie mogły pracować na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. A raczej działało to w kierunku potwierdzającym te wysunięte oskarżenia o pranie pieniędzy, o nieudolność prokuratury. Oczywiście opieram się na cytatach z filmu zamieszczonego na społeczności kanału, więc efekt jest, drodzy Państwo, jeden. Wynika z tego, że zakończy ten odcinek znowu cytatem z Sienkiewicza, że wszystko wskazuje na to, że mamy państwo z kartonu. Obym się mylił i wyciągnięto z tej afery wnioski. Ja bym życzył prokuraturze, żeby rzeczywiście te ostatnie oskarżenia o bezczynność, o niewłaściwy sposób działania okazały się tym kamieniem milowym, który doprowadzi do uzdrowienia systemu. Ale to jest życzenie piątkowe, które w zasadzie, no nie no, wstyd mi, że na trzeźwo to powiedziałem. Tak więc, drodzy Państwa, zdrowie, proszę komentować. Oczywiście łapki, subskrypcje. Oczywiście tym tradycyjnym, optymistycznym akcentem. Do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam serdecznie.